Serio, mam to przeskoczyć? Są cztery kolce. Żartujecie ze mnie. Nie! Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Siemano, cześć, witam. Kolejny odcinek. Znacie już ten wstęp. Geometry Dash. Standardowo, jak zaczynam nowy odcinek, to mówię: mapa Wilgaxa, I wanna be the G-Dash. Poniosłem kiedyś porażkę z wysokim poziomem trudności, jaki prezentował I wanna be the guy. Zatem tym razem coś trochę z niższej półki, Medium Demon, I wanna be G-Dash. Mam nadzieję, że nie będzie bardzo podobny, bo będzie mi smutno. Bawmy się dobrze, lecimy. Kamski już sobie podskakuje. O, siemano wszystkim. Nie, że spawn mechanik. Dlaczego miałbym to usuwać? Wait, aha, to muzyczka. Dobra. Takie kiedyś standardowe przeszkody na dzień dobry. Jestem pod wrażeniem, że takie rzeczy to jest Medium Demon. Dobra, no widzę, że często są rozsiane checkpointy, więc... Faktycznie te checkpointy, które tutaj są, też są inspirowane chyba I wanna be... Oj, ta muzyczka na śmierć. Coś kliknąłem i zadziałało. Dobra, dostałem respa. Te checkpointy też są inspirowane I wanna be a guy, nie? Albo jakąś taką grą... Dammit. Oni będą mi robić... No nie mówcie mi, że ja muszę... Nie ma jakiegoś sposobu, żeby to szybciej... Nie mogę się szybciej zrespić? Muszę przeczekać całą tę animację? Ej, no nie mogę tak wysoko podskoczyć. Chyba nie zauważyłem informacji o tym podwójnym skoku. No dobra. To mi ułatwia sprawę, ewidentnie. Może nie będę tak często ginął. Jak wrócę na tego pada. Bo na padzie mi jest dużo łatwiej. No przyznam, że jest to dość irytujące. Irytujący po... The fuck? Co to przyleciało z... Nie, to jest mapa, która będzie mnie trollować. Dobra, już teraz wiem, co mnie zabija. To mogę spróbować tego uniknąć. Fajnie, że odpaliłem sobie na początek mapę, która ma na celu mnie zdenerwować. To na pewno mi pomoże na dłuższą metę, nie? Fuck, co ja robię? Nie są trudne skoki. Może muszę się po prostu rozpędzić, bo to jest pierwsza mapka dzisiaj. Oh, you dead. Ale denerwujący jest ten dźwięk, ja cię sunę. Dobra, nie mogę tak latać z kąta w kąt. W ten sposób przynajmniej mogę szybciej restartować. Dobra. Udało się. Dobra. Co tu się wydarzy złego? Widzisz, ja w I Wanna Be The Guy grałem bardzo krótko. Moja przygoda zbyt długo nie trwała z tą grą. Aż fuck. You're dead! You died! You're dead, man! You're dead! Nie, no dobra, mogę się tu schować po prostu. Git. Mogę poczekać dalej. Spoko. Spoko los. Ajej. Aj, you're dead. You're dead! Dead, man! You died! Nie doskoczę tu. Dobra. You did. No właśnie, to jest strasznie śmieszny ten. Śmieszny akcent. You did. Siup. Dobra. I got it. Teraz głupio nie zginąć. Jezus! Dma powretna. Jak mi to jeszcze zabiło. God damn it. You did! Jezu, tam jest... Shut up! Tam jest kolec. Widzicie ten kolec? Wy na YouTubie wam przybliżę ten kolec. Ale widzieliście na pewno, gdzie zginąłem.
Ajajaj, się pośliznąłem. Mimo, że ta postać się nie ślizga, to ja się pośliznąłem. Dobra. Of course, że jest tutaj pułapka! Of course! Gdzie jest Cassie? Bez cheatów grać nie możesz. O. Pamiętam ten powiedz. Dobra. Dobra, żyję. Jestem tu. A. Sprawdźcie, chcemy tylko ustawić VC Cloud. No, szybkie restarty, o to chodzi. Jak spadam, to nie mogę podskoczyć drugi raz? Nie, nie mam wtedy double jumpa. Śmiesznie. Okej. Okay. Ten gość spada, ten też, dobra. Ten nie? Ten nie. Dobra. No! Fuck you! I hate you! You are a brother to me! No ja się boję, żeby tu nie zginąć i przez to ginę. Bo nie doskakuję. Normalnie bym przeskoczył, w sensie poleciałbym za daleko. No. Jest git. What? Aha! O matko. Ale irytujący tu jest ten motyw, model. Zsunąłem się. Oj, oj, oj! Double jump was on jump. O, okej. Okay. Ten jeden skok mnie wykończy. Please insert coin. I'm dead. To jest jeden wielki kolec. Jezus. Okej. Dobra. Tylko którędy teraz? Tam bez sensu chyba. Gdzie muszę dotrzeć? No. Udało się. Ej, niedobrze. Źle poszedłem. No nie mogę, ja tu zginę teraz. Czyli ja muszę dostrzec. Aha, ja myślałem, szczerze mówiąc, myślałem, że ta chmurka tam to jest aset. W sensie, że to jest bonus, jak monetka. Nie dość, że złą, to jeszcze trudniejszą. God damn it. Oh, you dead. Dobra. A, zapominam o tym podwójnym skoku. Normalnie ten dinozaur tego nie ma. Oh, god damn it. Nie ma Pawciu. Widzę, że się dobrze bawicie tam. Aż fuck. Dobra, ten skok już mi się nie podoba aż tak. Już nie jest tak, że patrzę na niego i mówię, łatwy. Ja jestem słaby. Tu będzie już ciężko. Udało się. Okej. Okay. Nice. O, jeszcze! O,
zdążyłeś dojść do mnie, bra. Wiecie, ale to jest tak zawsze, że masz problem z różnymi momentami, w zależności od tego, co jest twoją mocną, a co jest twoją słabą stroną, nie? Tak samo z levelami. Pawciu nie przeszedł na przykład levela z tego... Dashing Over, to się nazywało, tak? Ja go przeszedłem. I to nawet, szczerze mówiąc, mnie jakoś bardzo nie zmęczył. A tutaj mnie męczy sam fakt tego, jak dużo tu jest kolców. Jak widzę te kolce już, to jestem, wiesz... Tak nastawiony już, najeżony od razu. Tak jak ten level jest najeżony kolcami. I to zmęczenie psychiczne też swoje robi, nie? Kurde. Bo to nawet nie jest tak, że mam jakiś wielki problem ze skakaniem precyzyjnie na te asety. Po prostu... Znaczy, mam, ale mam go ze względu na to... Że mnie to stresuje i zawsze albo przestrzeliwuje, albo nie dostrzeliwuje. Aż to byłoby... No, teraz tu będę miał problem. W porównaniu tego levela to Classic, I Wanna Be The Guy, to oryginalna gra ma jakieś 10 razy więcej kolców, to prawda. Dlatego to próbuję dograć do końca, a w I Wanna Be The Guy nawet nie przeszedłem pierwszej mapy. Tak, to prawda. Kurde. Dobra. Nie zatrzymałem się. Mogę spróbować. Nie! Za mało w prawo dałem. You died. Oh, oh, you died. Już, odpaliły się wszystkie moje stany lękowe. Jest! Dobrze! Wreszcie. Dobra, co teraz? A, tylko tyle? No i gij. No i ostatni fragment to easy peasy. Ta woda była chillowa. Nice! Udało się! Pierwsza mapa na dziś. Dobrze, dobrze, udało się. 20 parę minut, ale się udało. I wanna be the G-Dash. By Indris, mapa od Wilgaxa. Fajna na rozgrzewę, bo rzeczywiście dała mi przypomnieć sobie dzięki za GGsy. Tradycyjnie wszystkie takie zdolności precyzyjnego skakania, one mogą mi się przydać w kolejnych mapach, nie oszukujmy się, regularnie one mi się przydają. Dobra, wrzućmy sobie mapkę, która jest ostatnią mapką na liście, starej liście Wilgaxa. Później jeszcze tych mapek mi sporo podsunął, ale to jest ostatnia, która jest z opisem. A opis brzmi następująco. To poziom trudny, ponieważ żeby przejść poziom, trzeba być na krawędzi. I to dosłownie. Także kolejny poziom z listy Wilgaxa. Geometric Trials. Geometric Trials. Geometryczne próby. Let's go. A jaka miła muzyczka. Nie ma tu jakiegoś double jumpa? Dobrze. O. Różnica jest taka, że teraz nie jestem tym dinozaurem, więc muszę zupełnie inaczej patrzeć na poruszanie się w przestrzeni. Powoli zaraz się tego nauczę. Ja nie jestem najlepszy w ogóle w skakaniu blisko tych kolców. Nigdy nie byłem. Tak ja zawsze na to mówię, dinozaur. Ah, fuck. Ja mam problem ze znalezieniem takiego jakby środka tego, no, środka hitboxa. Bo jak już go wyczuję, poruszanie się w geometrii dashu jest skokowe, to znaczy polega na pędzie, nie? Ona się nie, ten cube nie porusza się płynnie, tylko najpierw się chwilę rozpędza, a dopiero potem porusza równo, przynajmniej z tego co czuję. Muszę się przyzwyczaić do tego, że tak jest i będzie git. No i lećmy dalej. Techno! Techniawa fajna. Ja już chciałem użyć double jumpa. Ojej. Ojej. Okej. Okay. O, dobra.
No, za mocno wcisnąłem. No, come on! Ojej. Myślałem, że tutaj na maksa się wciska, a jednak nie. Dobra. Dobra. Staram się nie przestrzelić, bo wiem, że potrafię. Dobra, lecimy dalej. Spider Tech! Sorry, musiałem odpowiedzieć na wiadomość. Czy to znaczy, że mogę się... Tak, mogę się tutaj tak teleportować. Spoko. Wystarczy, że się wstrzelę, ale fajnie w ogóle. Lubię, śnieg pada, to mi bardzo uspokaja w ogóle. Na tych levelach, że czuję taki większy spokój. Jednak wszystko jakby trochę zwalniało. Dzięki temu, że ten śnieg tutaj jest. No i git. Wy na to chyba mówicie jetpack, jeśli się nie mylę, nie? Ja na to nie mówię po prostu. Ja... Nie! Nie! Odwrotnie! Nie! Nie pasuje mi to. O Jezus. Jak ja nie lubię odwróconego sterowania. Ale to przyjemne kreskówkowe. W ogóle, ale Sion bardzo pasuje do twojego skina. To prawdopodobnie są asety związane z twoim skinem, nie? Tak, kolory ci pasują, no. Ufo, jako tryb Stasia. Co? Ale się wywaliłem głupio. Podoba mi się kamski twój skin pod tym kątem, że on się nie rusza. W sensie, że jest tak idealnie symetryczny, że wygląda jakby się w ogóle nie poruszał. E? Aha. Okej. No i gij, udało się. Wyjątkowo łatwo się udało. No i dobra, tryb Stasia. Poziom Celest. Mówiliście, że lubię porównywać rzeczy do Celest. Poziom Celest. A co? Co mi zrobicie? Zostaję tu. Zedwój do żonie do sklepu. Ty, a wy się... Żonie? No, najsik. To, no, ale głupio się wywaliłem. Okej. Dobra. Nice. Czy jak kliknę, to mnie odwróci znowu, tak? Tak. A ja tu w ogóle nie powinienem klikać, tylko grzecznie sobie spaść, prawda? To jest ustawione po to, żebym ja właśnie nie klikał nic. Bo kliknięcie mnie zabije. Pawciu narzeka, mam podobny UFO gameplay, miałem w swoim levelu. No nie, i znowu to zepsułem. Ja bym chciał już po prostu popróbować sobie z tamtym, a nie mogę, bo umieram. No. Dotarcie tutaj już mi zajmuje całkiem niedługo. Dobra. No, dobra, udało się. Jest git, lecimy dalej. Ajajaj. Dobra. Aha, dobra, to mnie to działało od początku. Ajajaj, powinienem się zatrzymać. Nie zatrzymałem się. To była moja wina bardzo. Okej. Okej. Dobra. No easy. Łatwe pomieszczonko. Dziękuję, dobranoc. Czekam na was w następnym. A, to mnie zabija. Świetnie. Nie będę wam spoilerował game moda. Nie. A jeszcze chciałem nacieszyć, że tu jestem. A ten dotarł i rozwalił. Oj, oj, oj. A byłem blisko całkiem. Zaskakująco dobrze mi poszło, bo ja nie jestem najlepszy w jetpacku. Jetpack wymaga odpowiednio długiego przytrzymywania przycisku, żeby utrzymywać wysokość.
A ja mam z tym problem straszny. Niestety. Ja chyba do czpaka dobry jestem w platformówce, ale w klasiku okropny. A w sumie w klasiku nie wiem, jaki jestem na jetpacku, bo nie grałem żadnego trudnego klasika. Jak grałem te mapy na poziomie tam Harder Insane, na którym mniej więcej jestem, powiedzmy, to jetpack mi idzie najlepiej chyba na klasiku. Standard mi też idzie spoko, a najgorzej to mi idzie pajączek. Pajączek jest tragiczny i kulka. Wszystkie te, które zmieniają grawitację góra-dół. Ojej, jak ciasno. Ojej, jak ciasno. Dobra, udało się, udało się, udało się, jestem tu. Lecimy dalej. Siemano, dzięki za followa. Jodgdu. Będziesz jodzik. A szlak, serio. Co się dzieje? Co się... Aha! Tu, tu. Pu, pu, pu. Dobra. O matko. Pu, pu, pu. Coraz ciaśniej. Ajajaj, za wcześnie. Fajny motyw, podoba mi się. Okej. Okay. To było idealnie zrobione. Sztos. No, wolałem ostrożnie. Lecimy dalej. Jakie 3D. Fajne. Ładniutkie. Nie ma jakiegoś double jumpa tu? Serio? Muszę po prostu doskoczyć? What? Ano? Sięgam. Nice. Okej. Okay. A tu się nie da, tam trzeba. Ajajaj, za wcześnie. No jak ja to zrobiłem wcześniej tak easy, a teraz nie mogę trafić? No. Dobra. No nie, serio mam to przeskoczyć? Są 4 kolce. Żartujecie ze mnie. Nie! Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Nikt tego nie widział, nikt tego nie szotuje. Ten... Ja pierdziele. Serio. Bardzo śmieszne, Kamski. Bardzo śmieszne. No za wcześnie klikam, no za wcześnie klikam, no. Przynajmniej to pomieszczenie mnie nie zmusza do zrobienia tego, w sensie do przechodzenia jakiejś długiej sekwencji, zanim się tu dostanę. Ale widzicie, że się przyzwyczaiłem? Mówiłem w pierwszym pomieszczeniu, że jak się przyzwyczaję, to już będę raczej trafiał. I teraz raczej już nie popełniam błędu, skaczę zawsze w piksel, nie? Najwyraźniej nie jest tak trudny skok, jak wygląda. Może dlatego, że te kolce nie są jeden obok drugiego, tylko one są jakby zbite w taki szpaler. Więc ta odległość nie jest tak duża, jak się wydaje. No nie mogę, czemu teraz nie mogę? Z poziomu. Nie no, znowu to zrobiłem. Dlaczego ja to robię? Trzymam ten przycisk, jakbym miał przez to dalej skoczyć, a przecież to tak nie działa w tej grze. Wystarczy raz kliknąć i odpuścić. No. Idę stąd. Idę stąd. Nie wydarzyło się to. Właśnie, dobra emotka. No debil, no debil, no.
Się nie da inaczej, no. Ze mną to tak właśnie wygląda. Geometric Trials, przyjemna mapka, prostsza niż poprzednia w moim odczuciu. Tak, w którą graliśmy poprzednio, ewidentnie napsuła mi więcej krwi, jeśli chodzi o te skoki. Tutaj raczej przyjemna zabawa do nauki skakania znowu, tego precyzyjnego na mikropiksele, na subpiksele. No, spoko, spoko, spoko. Takie nic dodać, nic ująć. Zrobiła dokładnie to, co miała zrobić. Fajnie, że miała różne style, chociaż moim zdaniem powinien być bardziej spójny ten styl. Wolałbym niż taki miszmasz. Ale jako, że były różne game mody, to też ten styl aż tak nie robił mi pod górkę, nie?